czego ty doświadczyłaś i w którym momencie zorientowałaś się, że to jest, przychodzi mi do głowy słowo, zamach na ciebie? Ja zorientowałam się wtedy, kiedy miały miejsce nadużycia. Zajmowałam się kontrolą i w tej kontroli okazało się, że te nadużycia mają miejsce. A zaczęliśmy, my kontrolerzy, którzy dokonywaliśmy tej kontroli, zaczęliśmy być ścigani przez pracodawcę, wylądowaliśmy na dywaniku i od razu zorientowałam się, że nasze prawa są naruszane w ten sposób, że jest stosowany terror psychiczny i próba zastraszenia nas, to się nazywa popularnie zagonić kogoś w kozi róg, to znaczy, żebyśmy nie potrafili odpowiedzieć na pytania. Czyli to były takie pytania, które były nie do odpowiedzi, tak? Tak, na przykład ja otrzymałam zarzut od dyrektora generalnego, że ośmieliłam się prosić o przerwę, a prosiłam o przerwę, ponieważ wyjeżdżaliśmy w bardzo dużym zdenerwowaniu i cierpię też na chorobę lokomocyjną, a jechaliśmy samochodem służbowym, więc poprosiłam o przerwę, bo po prostu się bardzo źle czułam. To nie było twoje widzimisię. Tak, na co usłyszałam zarzut następnego dnia po kontroli, że celowo opieszale działałam i opóźniałam kontrolę. Były krzyki, byłam później szykanowana po tych kontrolach, bo to były dwie kontrole newralgiczne. Z ofiarą mobbingu też jest tak, że ta ofiara umniejsza swoją krzywdę, przyzwyczaja się do niej i traktuje ją jako normalną, tak jakby rzeczywiście na to zasługiwała. Dlatego łatwiej przyjmuje naruszanie swoich praw niż moment, kiedy widzi, że naruszane są prawa kolegi obok. I to był moment, kiedy zaczęło się, na mnie nagonka się zaczęła też od momentu, kiedy stanęłam w obronie kolegi. Kolega nie mógł jechać na kontrolę, bo nie miał z kim zostawić małych dzieci. Zatem zaczął być straszony postępowaniami dyscyplinarnymi. No, z tym nie można się zgodzić. Po co on miał jechać na kontrolę, skoro ja mogłam pojechać? Czy te modele mobbingu są takie podobne jeden do drugiego, czy jednak to bardzo różnorodnie wygląda? Bardzo różnie to wygląda. No, czasami to jest właśnie taki, jak to Joasia powiedziała, krzyk i to jest wtedy bezpośrednie, ale właśnie czasami to jest gaslighting i na przykład wymawianie, że ty rozumiesz zupełnie inaczej rzeczywistość niż twój przełożony. Wychodzicie ze spotkania, staracie się wypracować jakieś podsumowanie, a on mówi, co ty, nie było cię na tym spotkaniu? Co ty mówisz? Przecież to było zupełnie coś innego. Ty chcesz teraz to do zarządu przedstawić? I no, robi z ciebie głupka. I robi z ciebie głupka. I moje poczucie własnej wartości spada. Myślę sobie, że on ma rację, tak? To jest mój przełożony, on ma jednak no, z założenia lepsze ode mnie kompetencje, Boże, większe doświadczenie. No dobra, ale jak to udowodnić? Trochę ciężko mi sobie wyobrazić, jak można pokazać ten moment, w którym faktycznie przełożony stosuje metody niezgodne z prawem, jeżeli to są takie niuanse. Jak to złapać, jak to uchwycić? Najlepiej mieć oczywiście maile, na których on, nawet czaty teraz są bardzo popularne, przecież takie komunikacja bardzo szybka, kiedy no, pod wpływem emocji coś takiego przełożone pisze, że zwariowałaś, co ty mówisz inaczej. Czyli robić screeny tego. Robić tego screeny, to jest pierwsza rzecz. Dwa, no maile jak są, ale no nie każdy się odważy, żeby coś takiego mailowo napisać. A czy mogę nagrywać na przykład? I właśnie zmierzam do tego, że tak, w takiej sytuacji, jeżeli nie ma innego sposobu na to, żeby to udowodnić, czyli ten mobbing, nie ma maili, nie ma SMS, nie ma świadków, kolegów, którzy nagle mówią, dobra, ja się w to nie pcham, dlatego że ja nie chcę tracić pracy, zostajesz sama, no to wtedy można nagrywać, wyciągnąć telefon i... A mogę mieć dyktafon w kieszeni?